Hej dziewczyny, mam dla Was newsa, dlatego że ostatnio rozmawiałam na grupie z Wami i dziewczyny oburzyły się, że w książce dr Dąbrowskiej trzeba ściśle przestrzegać wszystkiego i tak dalej, czyli postu, czyli wszystko to, co dr Dąbrowska pisze, że trzeba jeść, to trzeba jeść i nic nie wolno. Więc a propos, powołując się na książkę Ciało i Ducha ratować żywieniem i na to, co mówiłam o owocach typu kiwi bądź owocach jagodowych typu truskawki i tak dalej, posłuchajcie, co dr Dąbrowska ma do powiedzenia w tym temacie. Ktoś zadał dr Dąbrowskiej pytanie. Strona 216. Czy należy ściśle przestrzegać spożywania wszelkich wymienionych w tej książeczce zestawów z kuracji warzywno-owocowej? I dr Dąbrowska odpowiada w ten sposób. Nie trzeba. Są to tylko przykłady. Wystarczy wybrać te pokarmy, na które mamy ochotę. Soki rozcieńczyć wodą. Ważne jest, aby nie dodawać innych odżywczych pokarmów, jak oleju czy chleba, gdyż organizm może wówczas zmienić system odżywiania z wewnętrznego, który jednocześnie oczyszcza i uruchamia mechanizmy samoleczące, na odżywianie zewnętrzne, niepełnowartościowe. Czyli jeżeli zdarzy się to sporadycznie, to nic nie przeszkadza, aby uzyskać korzystny efekt kuracji. Z serdecznymi pozdrowieniami, Ewa Dąbrowska. Więc dziewczyny, jeżeli macie ochotę na kiwi, i które ma niski indeks glikemiczny i jest bardzo niskokaloryczne, albo macie ochotę na truskawki, jeżeli zjecie to wszystko w odpowiednich ilościach, nie za dużo, to dieta Wam się nie przerwie. Odżywianie wewnętrzne Wam się nie zahamuje, bez problemu możecie to zjeść i dr Ewa Dąbrowska się pod tym podpisuje. Jestem szczęśliwa, że to znalazłam, ponieważ szkoda mi było dziewczyn, które szukały gdzieś i ja oczywiście postąpiłam tak, jak dr Dąbrowska pisze w książce, czyli zjadłam kiwi, zjadłam truskawki, zjadłam maliny. Nie było to w dużych ilościach, nie było to codziennie, raz na jakiś czas. Odżywianie wewnętrzne mi się nie zahamowało i wyleczyłam mimo wszystko swoje choroby. A teraz życzę Wam powodzenia. Na razie.